Przez całe swoje życie ciągle uciekałem. Podczas wojny uciekałem przed Niemcami. W Auschwitz kilka razy uciekłem przed śmiercią. Po wojnie uciekałem przed czerwonymi. Teraz uciekam w świat, żeby nie stefryczeć. Po 500 lat ciągnęło mnie świat. Przyjaźniłem się z Erwinem. Erwin Schulz, Niemiec. Mieliśmy 9 czy 10 lat i postanowiliśmy z Erwinem wybrać się do Malborka. A Malbork to przecież było miasto w Prusach Wschodnich, czyli w Niemczech. Przepłynęliśmy Wisłę, bo na Wiśle była granica. Podeszliśmy pod ten zamek, gapimy się na niego i rozmawiamy, ale rozmawialiśmy po polsku i usłyszał to policjant, zabrał nas na posterunek, przenocowali nas, przyjechał tato po nas, gruby rachunek wystawili tacie. Myślałem, że tato mnie zabije, tyle pieniędzy, ale nie ruszył nawet mnie. Tato wiedział, że to jest moja pasja, wiesz, od chłopca, zobaczyć świat. O, to jest jazda. Któregoś dnia przyszedł do mnie mój przyjaciel Janek Foltyn i powiedział, że w Siemiatyczach piątka fajnych dzieciaków została sierotami i że trzeba im pomóc. Jednym z tej piątki jest właśnie Maciek. Okazało się, że Maciek jest tak samo ciekawy świata jak ja. Jesteśmy na Westerplatte, gdzie zaczęła się II wojna światowa. Byłem harcerzem, a wojna się zaczęła, to Niemcy wyłapywali harcerzy i rozstrzeliwali. No więc chcieliśmy uciekać do Francji przez Węgry, a nie udało się. Więc siedzieliśmy w Baligrodzie, w gestapo, potem w więzieniu w Sanoku, w więzieniu ciężkim na Montelupich w Krakowie. Jeszcze był Nowy Wiśnic i w końcu wywieźli nas do tego piekła przeklętego KL Auschwitz. U mnie syndrom Auschwitz zapadł bardzo głęboko. We mnie to siedziało co najmniej 50 lat. Ja po prostu cierpiałem w nocach. Ja miałem sny, ciągle gonią mnie esesmani, strzelają, psy mnie gryzą. Dopiero po 55 latach odważyłem się pierwszy raz przyjechać na teren obozu i dziś, po 60 latach, te wspomnienia wracają gwałtownie i trudno mi się z tym uporać.
Po przyjeździe do Auschwitz przestałem być Kazimierzem Piechowskim, byłem Häftling 918. Jak przywiezie nasz drugi transport, to byli chłopacy młodzi. Więcej niż 3/4 tego transportu to harcerze, ale trzeba było przecież nas złamać naszego ducha, żeby się nam nie wydawało, że jesteśmy ludźmi. Oni chcieli, żebyśmy byli zwierzętami, którzy chcą tylko jeść i nic więcej. Głód wdzierał się w mózg. Z dnia na dzień byliśmy głodniejsi, Ten głód potem był ciągle w nas. Dochodziło do tego, że niejednokrotnie łapało się koty, psy i na surowo się je jadło, żeby przetrzymać ten głód. Porcje, które myśmy otrzymywali, były bardzo małe. Każdy patrzył oczami, żeby jak najwięcej dostać miskę. Każdy patrzył, żeby ta pajtka była jak największa. Miska. Zwykła, blaszana miska. Ale jaki to był skarb. Ta miska służyła do wszystkiego. Miska do jedzenia, miska do mycia, miska do siusiania, jak trzeba było w nocy. Zgubić taką miskę to wielka tragedia. Bo drugiej się nie dostało. Siedziałem na pryczy i tak myślałem sobie, Boże, jeśli uda mi się przeżyć ten Auschwitz, to piekło i wrócę do domu, to znajdę tyle desek, żeby zrobić skrzynię z przegrodami, a w niej kasza i groch, i fasola, i mąka, i makaron. A ja będę tylko jadł, i jadł, i jadł. Prace były różne i komando pracy były różne. Ci, którzy pracowali pod gołym niebem, no to były najgorsze warunki. Ciężka praca, w mrozie, w deszczu, w śniegu, w błocie. I to wszystko stanowiło, że człowiek zwolna tracił siły. Więzień, który jeszcze miał odrobinę świadomości, gdzie on jest i co on robił, żeby musiał umieć oszczędzać swoje siły, żeby przeżyć do następnego dnia. Kiedy przy mnie nie ma kapa ani SS-mana, to właśnie ja pozoruję roboty i odpoczywam. A jak on tylko jest blisko, to ja udaję, że ja rwę się do pracy, patrzcie, jak ja jestem dzielny. Taki kapo chyba sobie pomyślał, no tego nie muszę pilnować, on się sam wykończy. A jeśli ktoś tyrał, bo od niego zażądają i on tyra, aż się zatyrał. I wtedy takiego przywoziliśmy w taczkach martwego. Najgorsze okresy to była jesień i wiosna. W tym okresie najwięcej więźniów umierało. Były przypadki, że na przykład więzień wiezie taczką kamienie, chce wyprostować plecy. No nie może po prostu dalej. Zauważa to SS-man. Woła go. Daj mi myce. Daj mi twoją czapkę. Zdejmuje więzień z głowy czapkę i daje SS-manowi. I wie, że od tej chwili liczą się sekundy jego życia. Koniec jego życia. On to wie. SS-man rzuca daleko czapkę poza obręb pracy i mówi, przynieś tą swoją czapkę. Więzień krok za krokiem idzie i czeka, kiedy padnie strzał. Strzał pada. Więzień leży. A SS-man dostaje 3 dni urlopu za uniemożliwienie ucieczki.
jak poszliśmy pod ścianę śmierci, to prawie że przytomność straciłem, tak mi zatkało. Przez te drzwi wyprowadzono więźniów pod ścianę śmierci. Nago ustawiano pod ścianą śmierci. Wtedy palicz, ten król zbrodni, z tyłu w potylicę rozstrzeliwał, a zwłoki rzucano w tym rogu. I sterta trupów rosła. Z tej sterty trupów ładowaliśmy na wóz zwłoki. Byliśmy ustawieni i zorganizowani dwójkami. Ja za nogi, kolega mój za ręce i raz to musiało być szybko, bo ten palicz zbrodniarz zaskakiwał, kopał, zawsze mu było wszystko za wolno. Kiedy już załadowaliśmy, znowu tor auf, bramę otwierać i truchcikiem wyjeżdżaliśmy przez bramę, skręcając w kierunku krematorium numer 1. Dziś jeszcze, kiedy wspominam sobie pracę tu w tym piekle śmierci, to jeszcze to wszystko czuję. Byli ludzie, co się modlili. A proszę mi wierzyć, ja utraciłem wiarę w ogóle, bo ja nie widziałem Boga. Jak Bóg mógł dopuścić do tego, żeby się działy takie straszne rzeczy? Ja nie miałem szczęścia do dobrych komand i dlatego, mimo że byłem młody i silny, traciłem siłę z dnia na dzień, z dnia na dzień. I po paru miesiącach byłem bezradny, bo nie umiałem sobie inaczej pomóc, tylko musiałem przecież pracować na tym strasznym głodzie. I wtedy na apelu stał przy mnie taki już całkowity muzułman. A muzułman, on oceniał, że on już właściwie nie żyje, więc on nie chce już tego dnia, nie da rady go przeżyć w pracy i po apelu biegnie na druty. Ja wtedy pomyślałem sobie, ty będziesz takim muzułmanem, jeśli zwątpisz, weź się w garść. Z tej beznadziejnej sytuacji wyratował mnie Otto Kizel, kapo numer 2, który przydzielił mnie do komanda pracującego pod dachem. Były to magazyny Hauptwirtschaftslager, w skrócie HWL. Znajdowały się niedaleko obozu, po drugiej stronie ulicy. Zaopatrywały formacje SS od Wrocławia do Dniepropetrowska.